Kamil Stoch jest postacią niezwykle tajemniczą. Mimo wielkiej popularności skoczek narciarski nie dzieli się swoim życiem prywatnym w mediach i stara się nie chwalić zgromadzonymi zarobkami. Jak wiemy, mistrz olimpijski jest najlepiej zarabiającym członkiem polskiej kadry. Jednak to, ile zarobił w porównaniu do innych atletów startujących z nim w Pucharze Świata, może zastanawiać. Kamil Stoch bez wątpienia jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich sportowców w historii. Mimo popularności i rozpoznawalności sportowiec nie może jednak liczyć na tak duże zarobki, co chociażby reprezentanci Polski w piłce nożnej. Pieniądze, jakie zyskał sportowiec w tym roku na skakaniu i reprezentowaniu Polski, nie są powalające, ale jednak to właśnie on może pochwalić się najwyższą pensją wśród polskich skoczków. Kamil Stoch zarabia mało? Informacje na temat stanu konta skoczka. Według danych, w tym roku Kamil Stoch mógł liczyć na zarobki wynoszące 154 050 zł. Ta kwota sprawia, że skoczek narciarski jest liderem wśród członków narciarskiej reprezentacji Polski, którzy nie mogą liczyć na taką kwotę. Pokazuje to tylko, jak małe pieniądze można zarobić na skokach. Drugim z reprezentantów Polski pod kątem zarobków jest Dawid Kubacki, który w tym sezonie zarobił 102 180 zł. Kolejnymi pod kątem zarobkowania w kadrze są Piotr Żyła, 8-1-1-2-0 ZL, Jakub Wolny, 5-5-3-8-0 ZL, Maciej Kot, 1-1-7-0-0 ZL, Stefan Hula, 1-0-5-3-0 ZL, i Klemens Murańka, który dostał za reprezentowanie Polski jedynie 1560 zł. Kamil Stoch nie jest najlepiej zarabiającym skoczkiem, mimo że Polak jest istną legendą skoków narciarskich, to w tym sezonie nie mógł liczyć na tak duże zarobki jak jego sportowi rywale. Polak jest dopiero na 4. pozycji wśród skoczków narciarskich pod kątem zarabianych pieniędzy. Dzisiaj grzeje, 1. Michał Wiśniewski pokazał zdjęcie z ojcem, który popełnił samobójstwo. Byli niemal identyczni. 2. Dramat na bożonarodzeniowej mszy. 21 osób w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Za ten sezon na największe pieniądze mógł liczyć Stefan Kraft, który zarobił 218 010 zł. Zwycięzca Pucharu Świata, Japończyk Ryo Kobayashi, mógł cieszyć się zarobkami na poziomie 189 150 zł. Podium domyka Filip Paschenwald z zarobkiem 156 780 zł. Najlepsze newsy dnia, źródło, Fakt. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.